Understand what you are talking? Cześć, nazywam się Ania Wyszyńska. Jestem jedną z wielu kobiet kierowców. Dziś zapraszam do ostrej jazdy w mocy kontrolowanej. Hello, I'm Simon Jean-Joseph and welcome to the TV Moc Kontrolowana. Impossible for me. To jest czołg. Pojazd, którym można wjechać praktycznie wszędzie. Lubicie odwiedzać fajne, ale trudno dostępne miejsce? Chcieliście kiedyś gdzieś pojechać i się nie udało, bo wasz samochód nie dał rady? Zakopaliście się? Jeśli jednak nie uda się wam wypożyczyć czołgu, mam dla was rozwiązanie. Fiat Panda z napędem 4x4. Zapraszam do obejrzenia prezentacji. Zobaczcie, co ten samochód potrafi. Prosiłbym ewentualnie pana jako przedstawiciela Fiat Autopoland o kilka słów na temat tego samochodu. Włosi, Francuzi, Szwajcarzy, Austriacy już dawno oczekiwali, wtedy kiedy zakończono produkcję Pandy 4x4 wersji poprzedniej, na to, kiedy pojawi się nowa wersja właśnie Pandy, już tej nowej Pandy z napędem na 4 koła. Dlatego, że znają walory eksploatacyjne, znają walory dynamiczne i ktoś, kto stanie przed jakąś górką o zniesieniu 30 do 40 stopni zimą, to powiem, taki samochód jak w ogóle tam nie wyjedzie, to jest niemożliwe. I proszę sobie wyobrazić, że Panda 4x4 z powodzeniem pokonuje tego typu wzniesienia. Samochód, który kosztuje niewiele ponad 40 tysięcy złotych, naprawdę jest to samochód w tej chwili, można powiedzieć, jedyny i tak po takiej konkurencyjnej cenie dostępny w Polsce. Powiem tylko tyle, jestem zachwycony. Mam również uwagi, przede wszystkim taką wadą jest jego spalanie. Chciałbym po prostu, żeby pan rozwiał pewne takie wątpliwości, no, które tak naprawdę nie są wadą tego samochodu, są po prostu warunkami eksploatacyjnymi. Oczywiście, jak gdyby pan już powiedział, czy sam odpowiedział na to pytanie. Wszystkie samochody palą z napędem na 4 koła, palą od 25 do 30-40%, jeśli chodzi, weźmiemy już jakieś ekstremalne, trudne warunki, więcej w stosunku do normalnego napędu o tej samej mocy silnik, ten sam samochód. No jest to po prostu, można powiedzieć, urok samochodu z napędem na 4 koła, który posiada dwa mechanizmy różnicowe, który posiada specyficzne opony, a więc o większym oporach, że tak powiem, przyczepności, a jednocześnie wpływa to na opory toczenia. Jest to efektem tego, że samochód po prostu zaczyna więcej spalać. To jest po prostu normalne zjawisko fizyczne i tu się mechaniki, że tak powiem, nie da i praw rządzących mechaniką i dynamiką, no po prostu zmienić. Coś za coś. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony możliwościami tego samochodu. Zresztą, jak Państwo widzicie, no aż dech zapiera. Ten samochód po prostu jeździ jak prawie że terenówka. I to jest jego niewątpliwym atutem. Jest to jego potężna zaleta i ja bym go polecił wszelkim osobom, które lubią jakiś sport ekstremalny, które chcą dojechać praktycznie w każde miejsce, czy to w górach, czy nad morzem, czy na Mazurach. Tu powiedzmy poza jazdą na plaży, która no chyba z racji tego, że opony są zbyt wąskie do takiej jazdy, no nie udaje się, samochód się zakopuje. Natomiast w każdych innych warunkach ten samochód spisuje się świetnie. Gratulacje przede wszystkim dla inżynierów Fiata za to, że tak wspaniale zestroili zawieszenie tego samochodu. Jest bardzo komfortowe na warunki jazdy miejskiej, a jest rewelacyjne w terenie. Samochód jest zawieszony wyżej. Pierwsza moja obawa taka, czy on się nie przewróci. Nie, ciężko jest go przewrócić. Trzyma się drogi bardzo dobrze. Nie czuć takich wibracji czy wstrząsów przy jeździe po asfalcie. To znaczy, ja lubię takie zawieszenie, ja lubię, jak zawieszenie jest twarde. Jest to tylko moja i wyłącznie tylko moja opinia. Ktoś może wolać, żeby ten samochód był bardziej takim tapczanikiem, pontonem, natomiast on jest pośredni. On jest i w miarę komfortowy, i bardzo stabilny, i bardzo dobrze zawieszony. Pierwszy raz jeżdżę samochodem tego typu, gdzie napęd właśnie jest dołączany, a jeździłem zawsze samochodem ze stałym napędem, ale powiem Państwu, że naprawdę zrobił na mnie ten samochód duże wrażenie.